Siemano, siemano, witam serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj jesteśmy... Co to jest? Znowu mi stoi tu coś przed moim domem. Trzeba się tego pozbyć. Trzeba się tego pozbyć, to mi się tu zdecydowanie nie podoba. Ale widzowie, dzisiaj bardzo fajny odcinek, ponieważ uwaga, stała się rzecz niesłychana. Pisaliście mi to na Instagramie, pisaliście mi to w komentarzach. Dodatkowo ja sam już to też, że tak powiem, mignęło mi to, ale nawet tego nie obejrzałem. Mignęło mi to tylko, że jest jakiś filmik, który tata hejtera nagrał dla mnie i wrzucił na TikToka. Nie wiem, czy wiecie, ale tata hejtera ma swojego TikToka. Ja wam szybko pokażę, tylko czemu tu wszędzie są te grimiste? Ja nie mogę, to wszędzie rozstawia. Ja rozumiem, że z nim teraz współpracujemy, ale bez przesady. Patrzcie, tu jest coś takiego, nie? I to jest jeszcze niezaktualizowane, bo on tutaj ma 000, a tak naprawdę tam już ma, ja widziałem ponad 10 tysięcy obserwujących, jak patrzyłem, więc nie wiem, ile ma teraz w tym momencie. Zaraz sobie to sprawdzimy, ponieważ tam również zaczął się pojawiać filmiki i on tam jest jakiś w ogóle bardzo aktywny. No i między innymi wrzucił filmik ponoć, w którym mnie przepraszam, przynajmniej tak mi pisaliście. Ja go jeszcze nie oglądałem. No ale zobaczymy sobie go dzisiaj na odcinku i zobaczymy, co tak naprawdę tata hejtera miał mi do powiedzenia. Ja szczerze mówiąc nastawiam się raczej na to, że to jest jakiś troll. Tak mi się wydaje, że mnie trolujecie i po prostu jakby może on tam będzie mówić, że coś mnie przepraszam, a później na samym końcu powie, haha, żartowałem, wal się. Czuję, że tak może być. No ale pewności nie mam, zobaczymy, czy to są szczere przeprosiny, czy nie. Ja się idę schować do siebie na chatę. No i biorę oczywiście telefon, żeby zobaczyć, co to takiego tutaj, że tak powiem, tata hejtera na mnie nagrał. Więc ja odpalam TikToka w tym momencie. Co to jest? Dobra, zobaczmy sobie, gdzie jest tata hejtera. Muszę go, ja sobie go zaobserwowałem. Dobra, o, mam go tutaj, dobra. Wchodzimy sobie na jego profil, dobra. Mam jakieś rzeczy, teraz nie wiem, który to jest totalnie TikTok, bo on już tutaj tych TikToków trochę nagrał. Ja może zrobię tak. Jak ja to mogę zrobić, żebyście wy to widzieli, co ja tutaj widzę? Mam pomysł. Dobra, a więc w tym momencie mam udostępniony ekran z telefonu na komputer i zobaczymy. Zobaczymy, co tutaj jest, że tak powiem, co tata hejtera nam tutaj chce pokazać. Ogólnie ma tu trochę tych TikToków, ja w ogóle ich nie widziałem jeszcze, ale dobra, cześć, zobaczmy. Cześć widzowie, ja jestem Dadariusz, dzisiaj ze mną jest Palion i Dave i gramy... Siema! Dzień dobry widzowie, niesamowite, że pan Dariusz ma TikToka, pozdrawiamy. Nie, to jest fake jak nic, ja nie, mi się wydaje, że to jest fake. Tapujemy widzowie. Tapujemy. Okej, okay, no dobra, no widzę, że tutaj Dawid i Paweł normalnie z nim nagrywają. Okej, okay, dobra, no ja jeszcze nie miałem okazji. Poza tym, no on mnie niespecjalnie lubi, no ale ponoć się tu gdzieś przeprasza. Któryś tu TikTok jest? Któryś z tych nowszych, chyba ten. Schowałem się specjalnie na... Palił. A nie, to jest Stola dla Dawida wrzucił. Widzę, że tam w opisie jest tutaj. Schowałem się Stola specjalnie na paliunowy, który zbudował mój synek kiedyś. No i teraz mam dla was super informacje, ponieważ nie... Co to się wyprawia, jaki tam jest młyn? Ta muzyka i to wszystko. Dobra, czekajcie, nie wiem, czy chcemy się oglądać to wszystko. Możemy tak zerknąć po trochu tylko. No, widzowie, witam serdecznie. Nagrywam TikToka, bo idziemy zaraz ich podglądać tam, jak coś tam robią. Dobra, nie interesuje mnie jakieś jego podglądanie. Co ty robisz, kurde? Kurde, ty! TikToka! Jakiego TikToka, człowieku? Co ty... Jeden, ta piosenka. Maju w tle jeszcze. Dobra, no tak, tylko zerkam, bo... O, ty, on normalnie z Grimisem się spotkał, ja nawet nie wiedziałem. Co? Jest tragedia! On mnie normalnie wyrzucił z serwera! Ja uciekam z tej wioski, ja mam go dość! On normalnie mnie tutaj prześladuje! Ja szybko uciekam z tego serwera! Widzowie, pamiętajcie! Tapujemy! Grimis wyrzucił mnie z Palionowa! Ja uciekam i będę ich tutaj podglądał, bo to jest normalnie niemożliwe, niedorzeczne! Dobra, tu się jakieś niezłe jaja dzieją, dobra! Czekajcie, to będzie w takim razie ten naj... Widzowie! Udało mi się ukraść jednego Grimis bloka, powiedz mi, co to w ogóle ma znaczyć! Co to jest za jakaś... Kupać, nie, dobra, to nie jest. Widzowie, bo jest... O, dobra, jest. Sorry, Stimson, wybacz. Dobra, mamy. Mamy tego TikToka. Dobra, to jest ten. Okej. Okay. No więc uwaga, zobaczmy co on tutaj ma nam do powiedzenia. I zobaczymy, jak tata hejtera mnie tutaj teoretycznie przeprasza. Ja mi się wydaje, że to jest troll. Czekajcie, zobaczmy sobie komentarze szybko. Pozdrowisz idolu, pozdrowi pan. Dobry Shibdariusz i Stimson, dobra, nie wiem, o co chodzi. Nie, ja i ty, o nie, tata hejtera jeszcze odpowiada. Tata hejtera, jak go mam znajomych, w sensie, bo ja go zaobserwowałem, to on mnie musiał też zaobserwować. On mnie zaobserwował? Jest, on obserwuje raz w ogóle, co jest grane. Dobra, czyli mamy się w znajomych, no to dobrze wiedzieć. Szybko musisz to zobaczyć, dasz pozdro lutom, dobra, co tutaj jeszcze, bo tu jest 300 komentarzy prawie. Ja nie mogę, piękny wierszyk? Napisał wierszyk tam? Dobra, już nie mogę doczekać, nie? Oczywiście widzowie, łapka w górę i subskrypcja, może wybaczę tacie hejtera, chociaż to on sobie... On przeprasza mnie, czy ja powinienem mu wybaczyć, no? Tak to wygląda. Dobra, tu piszesz o jakimś wierszyku. Okej, czyli on mi napisał jakiś wierszyk. O nie, ja już czuję, że to będzie jakiś miłosny wiersz. Ja, no dobra, zobaczmy to i dobra, pierwszy odsłuch.
jest rzecz tragiczna, po prostu ja już nie wiem co robić, jestem na taki palionowiec, co zbudował hejter, ale to nie o tym, ponieważ dzisiaj chciałbym bardzo serdecznie przeprosić Szypsana i specjalnie dla ciebie tutaj napisałem wierszyk i proszę widzowie, napiszcie mu, żeby obejrzał mojego TikToka, bo ja nie wiem jak się z nim skontaktować, bo nie mam konta na YouTubie. Dobra, czytam wiersz. Że jakby miał konto na YouTubie i tak by się ze mną chyba nie skontaktował, no chyba żeby komentarz jakiś napisał, no ale to wiecie, są takie komentarze już na tych hejtera jakiegoś, ktoś się tam podszywa, to chyba, no to nie jest on w takim razie, ja nawet nie wiem czy to jest on czy nie, no teraz jakby już się można wszystkiego spodziewać po tym, że on ma TikToka, no ale nie wiem, żeby on się mógł ze mną skontaktować, no najlepiej na palionowe tak naprawdę, jak on by się chciał skontaktować, no bo inaczej to nie ma za bardzo jak, dobra. Dobra, miejmy ten wierszyk za sobą, ja jestem mega ciekaw co to będzie. Tościku kochany, ten mój zbanowany, nie będziesz już więcej poniewierany. Wróć do mnie proszę, bo ja cię pragnę, abyś pomógł przegonić Renatkę i wyleczyć cyneczka z Grymisa, bo nie wrócę tam, póki on tam chyca. Przepraszam cię bardzo, Szczypsonie, nigdy więcej ci nie przywasolę. Zostaw sobie ukradzione bronie, ale wróć, bo chcę cię mieć przy sobie. No, to tak... O kurde, ej, jaki wiersz, czekaj, jeszcze raz muszę przeanalizować... Przegonić Renatkę. Kurczę, bo mi to gra równocześnie jak ja mówię. Muszę przeanalizować tekst. Co autor miał na myśli, wers po wersie? Dobra, czytam wiersz. Czyta wiersz. Tościku kochany, ten mój zbanowany. Nie będziesz już więcej poniewierany. Przepraszam, że bardzo. Ja się nie czułem poniewierany. Ja po prostu czułem się... Chociaż dobra, można powiedzieć, że byłem poniewierany. Niech będzie, możemy tak to nazwać. Z tym, że po prostu tata hejtera, to jest odpowiedź do ciebie. Jeżeli chcesz, żeby było wszystko git, to po prostu oddaj władzę Palionowi i będzie wszystko git. Bo po co ty masz być władcą Palionowa, skoro Palion jakby... To jest, on powinien być królem. Więc oddaj władzę i będzie wszystko git, nie? Dobra, zobaczmy dalej, co tu jest. Do mnie proszę, bo ja cię pragnę, abyś po... Abyś pomógł przegonić Renatkę i wyleczyć syneczka. No powiem tak, to nie jest moja wina, że jakiś Grimis Shake się pojawił i że hejter go wypił i się zamienił. To nie moja wina. Dodatkowo ja nie wiem skąd się wzięła Renata. No ale to jest twój problem, więc nie mój. Oczywiście zwracam się teraz do tych hejterów, jeżeli to będzie oglądał. No więc jakby krótko mówiąc, to nie wiem czy ja mam ci tu pomóc. Nie wiem czy jest to szczere. No zobaczymy jak jeszcze końca nie widziałem tego całego nagrania. Zobaczymy końcówkę, bo może tam być jakieś takie, nie wiem, haha XD. Więc może tak być. Dobra, dalej. Pomógł przegonić Renatkę i wyleczyć cyneczka z Grymisa, bo nie wrócę tam, póki on tam chyca. Przepraszam cię bardzo, Szczypsonie, nigdy więcej ci nie przywasolę. Zostaw sobie ukradzione bronie, ale wróć, bo chcę cię mieć przy sobie. No, że tak powiem, romantycznie aż się kończy, tak by można było rzec. No ale, no co... Panie tato hejtera, no rymy są takie różne, w sensie nie zawsze pasują, ale git, jakby jak na pierwszy wierszyk napisany, to jest git, mam nadzieję, że za jakiś czas będzie lepiej. No a co do tego, że chcesz mieć mnie przy sobie, no to ja nie wiem, czy ja powinienem być, że tak powiem, czy my powinniśmy współpracować, bo ja nie wiem, czy ja już jestem w stanie ci drugi raz zaufać, ty jesteś specyficzny ziomuś i no i kurczę, no nie wiem, zobaczmy dalej. No, to taki mój akt. Przepraszam cię, Szczypson. No wróć, proszę, bo ja nie dam rady bez ciebie. No proszę, wróć. No. I zielone to masz mi oddać. Dobra, koniec. I widzowie moi... Ja nie mam żadnych zielonych, okej? Okay? Ja nie mam żadnych zielonych. Proszę dać mi święty spokój. Widzowie, co ja tu mogę powiedzieć więcej na temat taty hejtera? No, nie wierzę w to, że to są uczciwe przeprosiny. To tak szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że on może sobie robić jaja, tym całym TikTokiem sobie robi jaja, mam wrażenie. Świetnie się przy tym bawi, no i teraz mnie jakoś przeprasza. Wiecie, on dałby sobie radę beze mnie, to ja nie jestem mu niezbędny. Tak mi się przynajmniej wydaje. No a jeżeli on mówi, że jestem mu bardzo potrzebny, bo on sobie ze mnie nie da rady, to trochę mam wrażenie, że się wyśmiewa, no nie wiem, ja to, wiecie co, dobra, mam pomysł, ja chciałbym z nim porozmawiać w prawdziwym życiu. Nie wiem, to, czekajcie, on to nagrywał, czekajcie, aż to zobaczę jeszcze na szybko. Jest rzecz tragiczna, po prostu ja już nie wiem co robić, jestem na taki panie. Okej, okay, on jest, nie widzieliście teraz tego, ale on jest w tym momencie na takim palionowie drugim, które zostało zbudowane tam kiedyś, palion coś tam, ja to u niego widziałem, nie wiem co to tam było, ale to jest gdzieś tam tą stronę z tego co wiem, więc...
Więc musimy w tamtą stronę pójść i zobaczyć, czy on tam jest i zostawić mu tam ewentualnie wiadomość. Mamy jedną tabliczkę, to zostawimy mu wiadomość, że chcemy się spotkać. Ustalimy konkretne miejsce i jutro może, albo pojutrze, zorganizujemy spotkanie razem z tatą hejtera i ja jestem ciekaw, czy on mi to wszystko będzie gotowy powiedzieć prosto w twarz też, wiecie. Bo nagrać sobie TikToka każdy może. No a jednak już nie wszyscy są tacy odważni, żeby po prostu wprost powiedzieć. Widzicie, to jest tutaj. On to nagrywał gdzieś w tym miejscu, więc zostawimy mu tutaj wiadomość. Widzę, że tutaj jest jakiś pomnik już jego powstał. Tam jest jakiś, to jest chyba jego dom. To jest dom taty hejtera. Czy to jest jego dom? Ja nie wiem, co to jest za miejsce w ogóle. No wygląda to trochę, to mogłoby być jego domem. Nie zdziwiłbym się, jest, że są te róże, więc chyba na pewno. Tak mi się wydaje, no ale zostawmy mu wiadomość, no nie, no to na pewno jest jego, bo tu nikt inny nie miał tych czarnych róży. On z nich korzysta. No dobra, no to w takim razie zostawmy mu wiadomość tutaj. Tu siema. Albo nie, to ja Toast. Widziałem twojego TikToka. Musimy się spotkać. Musimy się spotkać. Dobra, coś takiego. Czy on tu ma jakąś tabliczkę? Puste skrzynki. No po co mu tabliczka? W sumie jak on ma game moda bez przerwy. Ale ogarnijmy sobie po prostu na szybko. Tu jest jakieś drewno, więc weźmiemy. No i zrobimy tabliczkę, bo muszę mu więcej tych wiadomości dostawić. Jednak się nie zmieszczę na jednej. Umówimy się na spotkanie. Nie wiem totalnie gdzie, bo na pewno nie na Palionowie. Musimy się spotkać poza Palionowem. Więc nie chciałem tego stawiać. Chciałem kliknąć. Dobra, tu. Zróbmy sobie to i robimy szybko tabliczkę. Pyk, pyk, pyk. Dobra, ty, tu, puk. Dobra, świetnie. Elegancko, dobra, musimy się spotkać. Przyjdę tutaj do ciebie i porozmawiamy i pogadamy. Czekaj na mnie. I teraz tu zrobimy taką strzałkę, pyk, pyk. Tu, dobra, i czekaj na mnie, gdzie ma na mnie czekać. Zróbmy, żeby czekał. Co to w ogóle jest? Co to tu się wyprawia? Dobra, niech czeka na mnie. Kurczę, nie wiem, gdzie on może czekać na mnie. Zróbmy może tak, żeby czekał. Ała, ała, te róże. Czekaj na mnie na środku przy fontannie. Czekaj na mnie na środku przy fontannie. Tu mu napiszemy. Na środku. No, nie umiem pisać. Przy fontannie. Fontanna. Dobrze napisałem chyba ta. Dobra, taką wiadomość mu zostawiamy. Nie pokoloruję mu tego w żaden sposób, bo nawet nie mam czym. Wrócimy tutaj, jak on też tutaj będzie, bo widzę, że go tutaj teraz na razie nie widzimy. Wraca z powrotem na Palionowo i zobaczymy. Zobaczymy. Przyjdę tutaj jutro, przyjdę tutaj pojutrze. Zobaczymy, czy on tutaj będzie. Jeżeli będzie, no to pogadamy. Jeżeli go nie będzie, no to nie pogadamy. Zobaczymy, czy jego przeprosiny były szczere. No i wy możecie widzowie napisać w komentarzach, co o tym sądzicie. No ja myślę, że są to trochę, że on sobie trochę robi jaja, no ale dajmy mu szansę i przynajmniej się spotkamy i pogadamy. Ale moim zdaniem to są jaja.